No, już się odmuliłem trochę. Może to przez emocje, jakich dostarczyli mi kierowca BMW i jego pasażerka. To znaczy, tam mnie to osobiście nie dotyczyło, nie? Ale co jest? Wyjechałem z tych Kostomłotów, no i dojechałem tam do pole, Legnickie Pole. Tam zjazd bodajże na Złotorię, czy na coś. No i tam Orlen jest przy, po prawej stronie, jak lecisz tam na Jędrzychowice, na Zgorzelec, nie? I zaraz przy autostradzie. No. No i dobra, jadę. No i bierze mnie taka BMW, to chyba piątka czarna. I... ale tak, kurczę, jeździ to od lewa, to od prawa. Przede mną też jechała ciężarówka jeszcze. I ten. No i mnie wziął na ten prawy pas, mój wjechał. Na ten prawy pas wjechał. No i zbliża się do tamtej ciężarówki. Ja mówię, kurczę, co on robi, nie? No nie wiem, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że chyba miał, nie wiem, z 50 cm w górę. Jak zaczął go wymijać, nie? Ja mówię, kurczę. No i bak, na lewy pas. I tak blisko barierek, nie? Mówię, co jest? No i wyminął go. No i strasznie go pociągnęło na prawo. I poszedł po barierkach energochłonnych. Ale, no pojechał dalej, nie? No i zaraz był ten pas awaryjny. Patrzę, stoją na tych, na awaryjnych. No i ja właśnie zajechałem na ten, na tą stację paliw. Tam właśnie na tym polu legniskim. No to zaraz przy autostradzie, mówię. No tam szedłem sobie do toaletki. I patrzę, oni zajechali, nie? I wysiedli. On, no widać, gościu zmęczony. Ona, no taka nawet. No i złapała się za głowę i lamentuje, nie? O Jezu, kurde, co to ja? A ja mówię tak, ludzie, cieszcie się, że to się skończyło tak, a nie inaczej. Że to, kurczę, jakieś tam są rysy na tym aucie. Znaczy rysy, no konkretnie, nie? Było, kurczę, ten przejechany. Ale po pierwsze nie na tyle, kurczę, żeby nie można było tym jechać. A po drugie właśnie mówię, że cieszcie się, że to tak się skończyło, a nie inaczej, nie? Że możecie sobie, kurczę, dalej jechać. Bo... no bo wyglądało to tak nieciekawie. A gdyby... nie wiem, czy tak, takie miał doświadczenie w jeździe ten gościu, czy po prostu tak był zamulony mułem, że nie zdążył zareagować, nie? Nie wystraszył się i nie odbił mocno w lewo, bo jakby, kurczę, tak złapał tą kierownicę i gwałtownie skręcił, no to przecież, kurde, koziołkowałby i koziołkował, nie? I zaś ta A4 by była zamknięta, nie? No. Także... aha, no i ta babka mówi, nie? No tak, kurczę. No i tam... wsiadłem sobie do ciężarówki, no i potem... co? No tak myślę, nie? Że... że, kurczę, wiadomo, że oni teraz nie myślą, co to mogło być, tylko ile trzeba będzie pieniędzy włożyć, nie? W remont tej BMW. Ale, kurczę, no, tak jak mówię, nawet nie wiesz kiedy, nie? Oczy masz otwarte, a już nie kontaktujesz, nie? No i to tyle z gorące newsy. Na razie, hej.